Jesteśmy teraz w Konieczkowej na Podkarpaciu. Następna impreza. Jesteśmy na terenie Muzeum Silników Stacjonarnych Konieczkowej. Tutaj na wprost silniki, te nie silniki, tylko te traktory klubu, stare traktory Bieszczady. Drodzy Państwo, kanał na YouTube jest tutaj, który w tym momencie pewnie odpowiada silniki stacjonarne. Na różnego rodzaju dziwne czy mniej dziwne pytania, a Paweł wszystko relacjonuje. To między innymi jego zapałowi, jego pasji, no myślę, że troszkę do mediów, do social mediów i tej waszej naturalności daje się ludziom niesamowitą radość, frajdę i mam nadzieję, że dzisiaj się to ukaże. Bardzo dziękuję, jest mi aż tak trochę, nie bardzo, bo tak mnie tutaj pochwaliłeś bardzo mocno, mnie i tatę. Bardzo nam miło, bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być po raz pierwszy, zrelacjonować na przykład na imprezę z takim niepowtarzalnym klimatem, zapachem, bym powiedział, nawet tej imprezy. No i co, zapraszamy, kto nie będzie tutaj, albo będzie mógł sobie przypomnieć te wrażenia, to zapraszamy do nas na kanał. Cześć, synu! Mamy tego technika i z tyłu jest twoja sezeta z opisem. Co jest za darmo? Dobra, to się to jest. Media, którego dobra. Pasja, ale on też siedza na traktor, on też siedzi i grzebie. Po południu, kiedy mógłby spędzić w totalnie innym miejscu, spędza właśnie w warsztacie i jest z tego wyjątkowe wydarzenie, o którym pisze, relacjonuje. A to, co najważniejsze, to co najciekawsze przynajmniej ja, to jest taka wasza swoboda naturalnej wypowiedzi. Tato opowiada tak, jak go opowiadam. Nie wiem o czym po prostu. No po prostu mówi, jego się słucha, nawet jak się ni cholery na tym nie zna. Czego i Państwu życzę. Brawa raz jeszcze dla Pawła, dla Franciszka. No i oczywiście dla mediów, o których Grzesiek tutaj nie wspomniał, ale to jest moja robota. I TVP Południe, miejmy nadzieję, że tak jak przed chwileczką widzieliśmy to panią reporter, tak jak co roku zrelacjonuje wszystko, zobaczycie Państwo na kanałach dostępnych, na Facebookach, Instagramach, gdzie tylko jest to możliwe. Także cieszymy się niezmiernie, że wszystkie osoby, o których Grzesiek wspomniał, przyczyniły się do tego, że dzisiaj jubilat może tą łóżkę dzierżyć na swoim korpusie. Nic się nie wygięło, nic się nie popsuło, wręcz przeciwnie, działa, funkcjonuje. To co? No jeszcze nie wspomniałem o wielu osobach, które przy tym silniku swoją rękę przyłożyły. Chociażby sąsiedzi, pani, która sprzedawała silnik po swoim nieżyjącym bracie. Gdyby nie pomoc sąsiedzka, tam młodych sąsiadów tej pani, to no, pewnie byśmy wrócili z pustymi rękami wówczas. Im bardzo serdecznie dziękujemy. Również kolega Emil, który tam użyczył nam swojej ładowarki, też wydatnie nam pomógł. Ja, korzystając z okazji, chciałem wspomnieć tutaj jeszcze jednej szczególnej rzeczy, której w programie nie ma, ale która zasługuje na szczególne uznanie i szczególną uwagę. Mam tutaj na myśli konstrukcję, jaka powstała w ostatnich, no, pewnie kilku latach. Konstrukcja silnika motocyklowego. Silnik motocyklowy przeznaczony do junaka, można powiedzieć. Pierwsza hałka, ja wracam z Dymowa. Silnik dużej kojarzy. I tak na chwilę się musiałem zatrzymać, bo mam takie uczulenie na pewno. Tak zaczęło wiać. Całe oczy, ja takie, wiesz, łzami po tym jakoś, tak powiem, zajechałem to. Takim pojazdem tutaj przyjechał do nas Tomasz Kuśnierz, któremu bardzo za to dziękuję i którego będziemy starali się tak przywołać. I co, jedziesz do Dymowa? Czy nie? Nie potrafię powtórzyć.